Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten piękny niedzielny poranek, słoneczny, letni. Cieszę się, że możemy być razem, cieszę się, że możemy się zgromadzać w imię Pana naszego, że nie mamy taką możliwość, że nie mamy żadnych przeszkód, więc naprawdę dobrze wykorzystajmy ten czas. Ja wierzę, że każdy, kto przyszedł na to miejsce, przyszedł z pragnieniem, by doświadczyć Boga, by spotkać się z Nim, by przyjść do Niego, bo każdy z nas może ma jakąś sprawę, może masz jakąś potrzebę, może chcesz Mu za coś podziękować, a na zawsze mamy za co dziękować. Więc bracie i siostro, wykorzystaj dobrze ten czas. Wykorzystaj dobrze ten czas. Czasami ludzie mają tendencję do marnowania czasu. Jest jakiś czas, dobrze będzie jak będzie, nie mają celu, określonego celu. Ale my jesteśmy na tym miejscu, bo mamy określony cel. Halleluja. Naszym celem jest Jezus Chrystus. Chcemy wywyższać Go, chcemy przychodzić do Niego, chcemy, by skoro już tu jesteśmy, mieć z Nim społeczność, by Jego Duch poruszał się pomiędzy nami, by dotykał nas tak, jak On zmartwychwstał, doskonały Pan i Zbawiciel, tak aby nasze ciała, które są chore, też mogły być uzdrawiane, by nasze emocje, gdy ktoś ma rozdwojenie jakieś, słuchajcie, też mogły się uspokajać, byś się nie bał, byś się nie troszczył, bo w Nim jest Twój pokój, bo w Nim jest Twoje życie, w Nim jest wszystko, czego potrzebujesz. Halleluja, Panie, my Ci dziękujemy. Módlmy się. Panie, my Ci dziękujemy. My Ci dziękujemy, że Ty jesteś taki dobry, że Panie, w Tobie naprawdę odnajdujemy wszystko to, czego potrzebujemy i o wiele, wiele więcej, że Ty jesteś źródłem nieskończonej Panie łaski, nieskończonej mądrości, siły, Boże nasz. Dziękujemy Ci, że w Tobie jest wszystko to, czego nam potrzeba do codziennego życia i naprawdę zgromadzeni na tym miejscu razem chcemy Cię uwielbić. Panie, nie chcemy tracić tego czasu na byle co, ale Panie, postanawiamy, by przyjść do Ciebie, by swój wzrok, swoje pragnienia, Panie, skoncentrować na Tobie i przyjść do Ciebie, Panie nasz, jeśli są jakiekolwiek przeszkody w nas, jakikolwiek, Panie, przebacz nam, wybacz nam, odpuść nas, oczyść nas od wszelkiej nieprawości. Wszelkie przeszkody, Panie, jakiekolwiek duchowe, my łamiemy w imieniu Jezusa i ogłaszamy wolność w Jezusie, wolność w Duchu Świętym, halleluja, radość i życie, światłość i Boże błogosławieństwo. Przyjdź, Panie, bo naprawdę Ciebie potrzebujemy, bo naprawdę potrzebujemy Twojej mądrości, Twojego pouczenia, Twojego wskazania, Twojego światła do naszego życia, abyśmy potrafili żyć, abyśmy podejmowali trafne decyzje, słuszne decyzje, Panie, zainspirowani Twoją mądrością, pouczeni, Panie, przez Ciebie. Boże nasza, teraz daj nam się cieszyć i radować Tobą, śpiewając te pieśni, Panie, które mówią o Twojej dobroci, o tym, że jesteś potężny, wielki i wspaniały. Daj, Boże nasz, byśmy się mogli z Tobą spotykać, byśmy mogli Ciebie doświadczać. Panie, nie oczekujemy jakichś efektów specjalnych, ale społeczności z Tobą. Każdy z nas, my i Ty, Ty i my, potrzebujemy przybliżyć się do Ciebie, potrzebujemy być blisko Ciebie. Panie nasz, dlatego przyjdź w łaskawości swojej, w wielkiej miłości, miłosierdziu swoim, przyjdź. Przyjdź, Panie, i bądź pomiędzy nami na tyle, na ile możesz, by wiemy, Panie, że gdyby stąpiła Twoja świętość i chwała, wszyscy byśmy pomarli, bo jesteśmy nieczyści, Panie, i grzeszni. Ale, Panie, na tyle, na ile możesz, przyjdź i bądź. Dawaj, Panie, by każdy z nas mógł zasmakować tej słodkości, tej piękności, cudowności Twojej obecności. Panie, i pragnął więcej. Pragnął więcej, jak mówi Twoje słowo, jak jeleń pragnie wody żywej, byśmy pragnęli więcej i więcej. Głębina przyzywa głębinę w odgłosie Twoich wodospadów. O, halleluja, halleluja, błogosławimy Cię, Panie, i prosimy Cię, błogosław nas, błogosław każdą osobę, każdego uczestnika tego spotkania, każdą osobę, która tutaj jest na miejscu, każdą osobę, która, Panie, uczestniczy w nabożeństwie, oglądając nas w przekazie internetowym, błogosław każdemu z nas, a chwała i cześć niech będzie oddana tylko Tobie. Chcemy cieszyć i radować się Tobą. Prowadź nas, namaszczaj nas, uzdalniaj nas i bądź pomiędzy nami. Miłujemy Cię, wywyższamy i kochamy. Halleluja, halleluja, amen. Sławmy, uwielbiajmy Pana Boga naszego, zaśpiewajmy, że On otwiera drzwi, a jak mówi Boże Słowo, jak On otworzy drzwi, to nikt ich nie zamknie. Halleluja, a On otworzył nam drzwi do szczęścia i radości w Nim. Wyznawaj, śpiewaj, raduj się, uwielbij swojego Jezusa. Halleluja. Uwalnia więźniów, on kajdany zdjął.
także z moich rąk. Wybawiciel Jezus, nic nie ciąży już, darowany Bóg na Golgocie wykonało się. Ta przebita dłoń dziś podnosi mnie, w nim prawdziwa wolność jest. Do mej wolności pieśń, już nic nie trzyma mnie. Nikt nie zamknie ich, on uwalnia więźniów. On kajdany zdjął, także z moich rąk. Wybawiciel Jezus, nic nie ciąży już, darowany Bóg na Golgocie wykona. Wykonało się. Ta przebita dłoń już podnosi mnie, w nim prawdziwa wolność jest. Prawdziwa wolność w nim. Do mej wolności pieśń, już nic nie trzyma mnie. Chcę tańczyć, chcę śpiewać, o aleluja. Do mej wdzięczności jest, ręce podnosi. Noszą się wysoko do nieba, o aleluja. Do mej wolności pieśń, już nic nie trzyma mnie. Chcę tańczyć, chcę śpiewać, o aleluja. Do mej wdzięczności gest, ręce podnoszą się wysoko do nieba, o aleluja. Nie zamknie ich, on uwalnia więźniów. Halleluja, tak nas, Panie. Tylko Ty jesteś tym, który daje życie. Tylko Ty jesteś jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi. Dziękujemy Ci, Panie, że mogliśmy Ciebie poznać. I Panie, jesteśmy wdzięczni nie dlatego, Panie, że sami Cię znaleźliśmy, ale dlatego, że to Ty stanąłeś na drodze życia. Jak Panie powiedziałeś w swoim słowie, nie Wy mnie wybraliście, ale ja Was wybrałem. I więcej, Panie, powiedziałeś, abyście szli i wydawali owoc. I aby owoc Was był trwały. Panie, Ty życzysz nam wszystkiego, co najlepsze. Wielbimy Cię, wywyższamy Cię i śpiewamy: o, Panem ziemi Tyś, Panem życia Tyś, otwórzcie bramy wierzchy swe, niech wejdzie Król chwały, niech wejdzie Pan błogosławiony i wywyższony. Halleluja, a Jego lud niech się cieszy i raduje przed Nim. Amen. Wznieśmy głos. Podnieście bramy, wierzchy swe, niech wielkiej chwały wejdzie Król. Otwórzcie stare wrota się, dla Pana chwały wznieśmy głos. Oh.
zaśpiewajmy, kto jest tym królem chwały. Kto jest tym królem chwały? To Pan Bóg silny w boju. Kto jest tym królem chwały? To Pan Bóg potężny. Kto jest tym królem chwały? Jezu nasz, Królu nasz, Zbawco nasz. Zaśpiewajmy. Nasz Bóg króluje, włada i panuje, jest barankiem, który życie swoje położył za nas. Jemu należy się wszelka chwała, Jezusowi, Zbawicielowi naszemu. Halleluja! Wielbimy Cię, drogi Jezu! Ty w niebie masz swój dom, królestwo każde skłoni się. Łańcuchy zrywasz me, gdy mimo bólu wielbię Cię. Zatrzyma Ciebie, Panie. Nasz Bóg jest potężny, to lew z rodu Judy. Pan niezwyciężony, nikt go nie pokona i każdy przed Nim się pokłoni. Nasz Bóg jest barankiem zmazłonym za grzech, żeby świat móc odkupić przelano Jego krew i każdy się pokłoni przed barankiem i przed łem i każdy przed Nim się pokłoni. On Królem Królów jest, otwórzmy przed Nim wszystkie. Z niewoli chcę uwolnić mnie. Nikt nie zatrzyma Ciebie, Panie. Nasz Bóg jest potężny, to lew z rodu Judy. Pan niezwyciężony, nikt go nie pokona i każdy przed Nim się pokłoni. Nasz Bóg jest barankiem złaconym za grzech, żeby świat móc odkupić przelano Jego krew i każdy się pokłoni przed barankiem i przed łem i każdy przed Nim się pokłoni. O Jezu.
Jezu nasz. Nikt nie zatrzyma Ciebie, Panie. 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 Zatrzyma Ciebie, Panie. Nikt nie zatrzyma Ciebie, Panie. Nikt nie zatrzyma Cię, Jezu. Nikt nie zatrzyma Ciebie, Panie. Nikt nie zatrzyma Cię. Nasz Bóg jest potężny, rodu Judy, Pan niezwyciężony, nikt go nie pokona i każdy przed nim się pokłoni. Nasz Bóg jest barankiem zgładzonym za grzech, żeby świat móc odkupić, przelano Jego krew i każdy się pokłoni przed barankiem i przed Wem. Każdy przed nim się pokłoni. Halleluja! Ty, Panie, jesteś tym, który włada, który panuje. Ty jesteś godny wszelkiej chwały. Ty jesteś godny wszelkiej chwały. Zaśpiewajmy jeszcze raz. Nasz Bóg jest potężny i... Nasz Bóg jest potężny, to lew z rodu Judy. Pan niezwyciężony, nikt go nie pokona i każdy przed nim się pokłoni. Nasz Bóg jest barankiem zgładzonym za grzech, żeby świat móc odkupić, przelano Jego krew i każdy się pokłoni przed barankiem i przed Lwem. Każdy się pokłoni, i każdy się pokłoni przed barankiem i przed Lwem, i każdy przed nim się pokłoni. Amen. Panie Jezu, Panie Jezu, Panie Jezu, jaki Ty jesteś dobry, cudowny i wspaniały, potężny Zbawca nasz, potężny Król, potężny Bóg. Na imię Twoje zegnie się każde kolano, na niebie, na ziemi i pod ziemią. Panie, uwielbiamy Cię, wywyższamy Cię i dziękujemy Ci, że możemy być po Twojej stronie, że Panie, Ty tak jasno powiedziałeś, Ojcze cudowny, że wyrwałeś nas, gdy przyszliśmy do Ciebie w Jezusie Chrystusie, że wyrwałeś nas z królestwa ciemności i przeniosłeś nas do królestwa Syna swojego umiłowanego. Daj nam, Panie, to rozumieć, daj nam, Panie, to widzieć, byśmy się uczyli, Panie, żyć rzeczywistością Twojego królestwa, rzeczywistością nieba, Panie nasz, byśmy żyli w tym miejscu, do którego Ty nas przeniosłeś. Boże nasz, objawiaj nam to, wzbudzaj w sercach naszych pragnienie tego, by szukać, by pragnąć i by rozumieć. Daj nam, Panie, jak mówi Twoje słowo, byśmy odnowili się w duchu umysłu swojego. Boże nasz, jesteś taki cudowny. Jesteś taki cudowny, można by mówić dużo o Tobie, ale my chcemy Cię wielbić i wysławiać. Chcemy się cieszyć i radować przed Tobą, Panie, wylewając nasze serca pełne podziwu, Panie, wdzięczności i uwielbienia dla Ciebie. Przez te pieśni, przez tą muzykę, Królu nasz, przyjmij chwałę i wszelkie uwielbienie. Przyjmij chwałę i wszelkie uwielbienie. Halleluja. A my, drodzy przyjaciele, zaśpiewajmy, że On jest piękny, że jest cudowny. Nasz Jezus, który otwiera oczy, który uwalnia więźniów, który zawsze jest blisko Ciebie i mnie. Powiedz sąsiadowi, wiesz, Jezus jest zawsze blisko Ciebie. Zobacz, czy się zdziwił, czy wie. Halleluja. Zobaczysz, czy to jest owca, czy wilk w owcej skórze. Halleluja. Niech Pan błogosławi każdego z nas. On otwiera oczy, On uwalnia więźniów, On daje chleb głodnym i jest blisko tych, których serca są złamane, których nie kocha już nikt.
wraca sprawiedliwość. On dobry jest dla biednych, pociesza skrzywdzonych i jest blisko tych, którzy mu ufają i wierzą, że dobry jest. Halleluja, chwała duszo moja Pana, jak długo będę żył. Halleluja, chcę śpiewać memu Bogu, dopóki wystarczy mi sił. On otwiera oczy, on uwalnia więźniów, on daje chleb głodnych i jest blisko tych. Serca są złamane, których nie kocha już nikt. Przywraca sprawiedliwość, on dobry jest dla biednych, pociesza skrzywdzonych i jest blisko tych, którzy mu ufają i wierzą, że dobry jest. Zaśpiewaj z głębi serca, jakże piękny jesteś Jezu, mój Jezu, halleluja! Jakże piękny jesteś Jezu, piękny jesteś Jezu, piękny jesteś Jezu. Jakże piękny jesteś Jezu, piękny jesteś Jezu. Jakże piękny jesteś Jezu, piękny jesteś Jezu, piękny jesteś Jezu. Jakże piękny jesteś Jezu, piękny jesteś Jezu, piękny jesteś. Jakże piękny jesteś Jezu, piękny jesteś Jezu. Piękny jesteś Jezu, jakże piękny jesteś Jezu, piękny jesteś Jezu, piękny jesteś. Jakże piękny jesteś Jezu, piękny jesteś Jezu, piękny jesteś Jezu, o Jezu zbawco mój. Jakże piękny jesteś Jezu, piękny jesteś Jezu, piękny jesteś. Halleluja, chwała duszo moja. Jesteś taki dobry, chcemy Cię wielbić,
Chcemy Cię wielbić, Panie, jak czytamy, jak uczymy się z Twojego słowa, jak, Panie, sługa Twój Dawid mówi: duszo moja, chwal Pana. I wszystko, co we mnie, Jego święte imię, chcemy Cię wywyższać, niezależnie od sytuacji, okoliczności, Panie, bo wiemy, że to jest najlepsze. Wiemy, Panie, że uwielbienie Ciebie, że, Panie, gdy Ty przychodzisz, gdy przychodzi Twoja obecność, słodka obecność, Twoja chwała, gdy wielbimy Ciebie, gdy zatracamy się, Panie, w uwielbianiu Ciebie, Panie, różne rzeczy się dzieją, niespotykane. Ty, Panie, czynisz, dajesz zwycięstwo. Gdy pokazałeś na kartach swojego słowa, Panie, swój lud, który szedł i wielbił Ciebie i mury się rozwalały, który szedł i wielbił Ciebie i, Panie, wojska nie musieli się z nimi bić, wojska wroga, Panie, same się zabijały. Panie nasz, Ty czynisz rzeczy cudowne. Ty czynisz rzeczy cudowne, gdy jesteśmy przy Tobie, gdy przechodzimy, Panie, do tego królestwa, do którego Ty nas przeniosłeś. Chcemy się uczyć żyć w Twojej, Panie, w Twoim świecie, w świecie, który pokazywał nam Jezus, który z życiem swoim pokazał, że można żyć inaczej, który postawił, Panie, nam pewien próg, pewien poziom. Ale, Panie, co ciekawe, co dobre, co, Panie, cudowne, powiedział, że ci, którzy uwierzą w Niego, będą nawet większe rzeczy czynili, niż On czynił. Boże nasz, naprawdę daj nam dążyć do tego miejsca, do tego poziomu. Daj, byśmy to rozumieli, pragnęli, Panie, i widzieli, że tylko to ma sens, nic innego nie ma sensu. Wszystko się kończy, wszystko się zamyka, wszystko się zmienia w zatrważająco szybkim tempie, ale, Panie, Ty się nie zmieniasz. Panie, Ty się nie zmieniasz wczoraj, dzisiaj, na wieki. Ten sam, Ten, który daje pokój, pokój, który przewyższa wszelki rozum, Ten, który daje życie, światło i zdrowie. Uwielbiamy Cię, wywyższamy Cię, chwałę i cześć Tobie oddajemy. I, Panie, cieszymy się, że jesteśmy Twoi, że do Ciebie należymy. O, halleluja. Zaśpiewajmy, bracie i siostro, pieśń, która mówi: kimże jestem, by nieba król chciał przyjąć mnie, a on nazwał mnie swoim dzieckiem. Amen. Jesteś dumny z tego, że jesteś Bożym dzieckiem? Wielbi Jezusa. Kimże jestem, by nieba król chciał przyjąć mnie? Dzięki niemu dziś jestem tu, on pokochał mnie. Pokochał mnie. Kto zaufa Ci, może wolnym być. Jestem dzieckiem Twym, ufam Ci. Łaską swą on odkupił mnie, w nim wolność ma. Wieził mnie strach i grzech, Jezusa mnie zmarł. Tak on za mnie zmarł, to zaufa Ci, może wolnym być. Jestem dzieckiem Twym, ufam Ci. Swego nazwałeś mnie dzieckiem swym. Ty mnie kochasz, nie opuszczasz. Nazwałeś mnie dzieckiem swym. Jesteś ze mną, Tobie ufam. Nazwałeś mnie dzieckiem swym. Nazwałeś mnie dzieckiem swym. Kto zaufa Ci, może wolę. Jestem dzieckiem Twym, ufam Ci. Swego domu drzwi otworzyłeś mi. Jestem dzieckiem Twym, ufam Ci.
nazwałeś mnie dzieckiem swym. Nazwałeś mnie dzieckiem swym. Kto zaufa ci, może wolnym być. Jestem dzieckiem twym, ufam ci. Swego domu drzwi otworzyłeś mi. Jestem dzieckiem twym, ufam ci. Swego domu drzwi otworzyłeś mi. Jestem dzieckiem twym, ufam ci. Hallelujah. Cudowny Pan, cudowny Bóg, cudowny Jezus, wywyższamy Cię, Panie, uwielbiamy Cię, Panie nasz. Ty nazwałeś nas dziećmi swymi, Ty nazwałeś nas dziećmi swymi, Ojcze nasz w niebie, niechaj święci się Twoje imię, niechaj uwielbione będzie Twoje imię w tym zgromadzeniu, niechaj Tobie będzie oddana wszelka chwała, Tobie będzie oddana wszelka chwała i cześć, wszelka chwała i cześć, wszelka chwała i cześć. Zaśpiewajmy jeszcze raz. Kto zaufa mi, może wolny być. Jestem dzieckiem twym, ufam ci. Swego domu drzwi otworzyłeś mi. Jestem dzieckiem twym, ufam ci. Swego domu drzwi, swego domu drzwi otworzyłeś mi. Jestem dzieckiem twym, ufam ci. Halleluja, chwała Tobie, Panie. Chwała Tobie, Panie, cudowny, święty, wielki i wszechmogący. Ty, który jesteś zawsze z nami. Ty, który otaczasz nas z przodu i z tyłu. A psalmista mówi, gdzie skronię się przed Tobą? Gdzie ukryję się przed Tobą? Gdy skryję się na krańcach morza, Ty tam jesteś. Wszędzie jesteś, Panie. Wszędzie jesteś z nami. Dziękujemy Ci, uwielbiamy Cię i śpiewamy, że jesteś Bogiem Wszechmogącym, który czyni cuda, który jest wspaniały, który chce dla nas wszystkiego, co najlepsze. Panie nasz, jesteśmy tacy wdzięczni. Wielbimy Cię, wywyższamy Cię. Taki jesteś Ty, Bóg, który się nie zmienia, który czyni cuda, który chce dla nas wszystkiego, co najlepsze, który tak nas umiłował, że nie zawahał się, by przyjść na ten świat i żyć jako człowiek, wyparł się swojej boskości, jak napisano, i żył jako człowiek. Halleluja, życie oddał za nas. Wielbimy Cię, nasz Jezu. Wielbimy Cię, nasz Jezu. O, zaśpiewaj razem z nami. Jesteś wielki, Panie. Jesteś tu, jesteś pośród nas. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś tu, działasz w każdym z nas. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś tu, jesteś pośród nas. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś tu, działasz w każdym z nas. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś wszechmocny, Ty czynisz cuda. Jesteś drogą, światłem w ciemności. O tak, taki jesteś Ty. Jesteś wszechmocny, Ty czynisz cuda. Jesteś drogą, światłem w ciemności. O tak, taki jesteś Ty. Jesteś tu i dotykasz serc. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię.
każde serce. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś tu, zmieniasz życie. Jesteś wszechmocny, Ty czynisz cuda. Jesteś drogą, światłem w ciemności. O tak, taki jesteś Ty. Jesteś wszechmocny, Ty czynisz cuda. Jesteś drogą, światłem w ciemności. O tak, taki jesteś Ty. O Jezu. Jesteś wszechmocny, Ty czynisz cuda. Jesteś drogą, światłem w ciemności. O tak, taki jesteś Ty. Jesteś wszechmocny, Ty czynisz cuda. Jesteś drogą, światłem w ciemności. O tak, taki jesteś Ty. Taki jesteś Ty. Taki jesteś Ty, taki jesteś Ty, taki jesteś Ty, mój Jezu, taki jesteś Ty, taki jesteś, taki jesteś Ty, taki jesteś Ty, taki jesteś Ty. Jesteś wszechmocny, Ty czynisz cuda. Jesteś drogą, światłem w ciemności. O tak, taki jesteś Ty. Podczasem tego nie widzę, Ty działasz. Podczasem tego nie czuję, Ty działasz. Nie zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz. Nie zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz. Podczasem tego nie widzę, Ty działasz. Podczasem tego nie czuję, Ty działasz. Nie zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz. Nie zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz. Podczasem tego nie widzę, Ty działasz. Podczasem tego nie czuję, Ty działasz. Nie zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz. Nie zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz. Podczasem tego nie widzę, Ty działasz. Podczasem tego nie czuję, Ty działasz. Nie zmieniasz się i wiem, że wciąż działasz. Nie zmieniasz się. Jesteś wszechmocny, Ty czynisz cuda. Jesteś drogą, światłem w ciemności. O tak, taki jesteś Ty. Jesteś wszechmocny, Ty czynisz cuda. Jesteś drogą, światłem w ciemności. O tak, taki jesteś, taki jesteś, taki jesteś Ty. Ty, taki jesteś, nie zmieniasz się, taki jesteś, kochasz nas, taki jesteś, miłujesz nas, taki jesteś Ty, taki jesteś Ty. Jesteś wszechmocny, Ty czynisz cuda, jesteś drogą, światłem w ciemności, o tak. Taki jesteś Ty. Jesteś wszechmocny, Ty czynisz cuda. Jesteś drogą, światłem w ciemności. O tak, taki jesteś Ty. Halleluja. Pani Bóg, Pani Król, nie zmieniasz się, miłujesz nas, ukochałeś nas, wyratowałeś nas, jesteś z nami. Halleluja, wielbimy Cię.
wszechmocny, Ty czynisz cuda. Jesteś drogą, światłem w ciemności. O tak, taki jesteś Ty. Jesteś wszechmocny, Ty czynisz cuda. Jesteś drogą, światłem w ciemności. O tak, taki jesteś, taki jesteś, taki jesteś Ty. Nasz drogi Jezu, wywyższamy Cię, nasz drogi Jezu, i dziękujemy Ci, Panie, dziękujemy Ci, po prostu Tobie dziękujemy. Nie ma słów, by wyrazić naszą wdzięczność. Panie, wszystko, co mamy, kim jesteśmy, od Ciebie pochodzi. Wszystko zawdzięczamy Tobie. Ty, Panie, zrodziłeś nas. Dałeś, byśmy się narodzili na tym świecie. Ty, Panie, dałeś nam, byśmy się urodzili na tym świecie. Panie, zaplanowałeś nasze dni. Zaplanowałeś, Panie, nasz los, naszą przyszłość. Panie, w dobry sposób, jak jest powiedziane w Księdze Twojej, były zapisane wszystkie dni moje przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. I Ty chcesz, Panie, i Ty chcesz, byśmy szli za Tobą, byśmy, Panie, przeszli na Twoją drogę, szli Twoją drogą, by Twoja wola względem nas mogła się wypełniać. Dobre życie, błogosławione życie, bo Ty chcesz wszystkiego, co najlepsze. A w zamysłach Twoich wobec nas nikt Tobie nie dorówna. O, Panie nasz, Ty powiedziałeś, ja wiem, jakie myśli mam o Was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby natknąć Waszą przyszłość nadzieją, dać Wam nadzieję, dać Wam życie. O, uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Cię, Panie, wszystko od Ciebie. Wszystko od Ciebie, Panie nasz, wywyższony, bądź Ci przyjmij cześć i chwałę. Teraz, gdy tu jesteśmy, gdy, Panie, Cię uwielbiamy, gdy wywyższamy Cię, Panie, bo jesteś drogi, cenny dla nas. Jesteś wszystkim, Panie, wszystkim, wszystkim. Ciebie tylko chcemy poznawać, Ciebie tylko chcemy doświadczać z Tobą. Chcemy przebywać, Panie nasz, błogosław nam. Błogosław nam, Panie, to nabożeństwo. Panie, dalszą też jego część. Daj, Panie, by przyszło Twoje słowo. Słowo prosto z nieba, słowo prosto od Ciebie. Byśmy się mogli wypełniać, Panie, mądrością z wysokości. O, uwielbiamy Cię, wywyższamy Cię. O, Tyś wielki Pan. Samle behe na rahm do la barmun mal ahtaya
lachelan mra ochrady da ekne eleba aruna da akna da ekina lohora mahran elekhan ola parman mla parv bibil khana nahrura bahran elebahran ala borob mla atayna ni yova lachna lahelan mra atam lachni eleba borom la aykhay khanam laram no ti ei baraha orom lati ei kharmala ludu mój słuchaj głosu twojego pana oto przychodzę aby was nawiedzić nadchodzi czas kiedy powiem moim ludziom aby szykowali się bo jest wkrótce już wkrótce oto przychodzę aby namaścić was moim duchem bo będziecie końcówką mojego stworzenia, bo będziecie tymi, którzy będą zakończeniem mojego plonu. Oto będę przechadzał się między wami, będę dotykał każdego z was. Będziecie mieli sny i widzenia, będziecie mieli słowo namaszczone, dlatego że ja, Pan, powiedziałem i ja poślę moich aniołów i oni będą żeńcami w tym zgromadzeniu. Dlatego bądźcie gotowi, bądźcie gotowi na dzień i na godzinę, dlatego że ja przychodzę, aby was namaścić. Ja przychodzę, aby was objąć moimi ramionami i przekazać wam moją miłość, abyście żyli w mojej miłości, bo oto jest końcowy czas. Przygotujcie się, bo ja Pan tak powiedziałem. I będę chodził w moim namaszczeniu w pośród was. I będę dotykał każdego z was. Będą potężne uzdrowienia. Będą potężne przemiany. I ja przemienię wam serca. Wyjmę z waszego wnętrza serce kamienne. I włożę serce mięsiste. I będziecie mnie wielbić. I będziecie mnie czcić. I będziecie mnie chwalić. Bo ja Pan. Tak powiedziałem i całe zgromadzenie powiedziało amen, amen. Błogosławcie tych, którzy są wokół was i słuchajcie słowa Pana. Harmeta ile barunny elecha rabluba atina namluha tara unmelecheteja Ktoś może jest brudny? Kto brudny, niech nadal się brudzi. Takie słowo chciałem dzisiaj przeczytać. Ono jest zapisane w objawieniu Jana, 22 rozdział, od 6 do 14 wersetu. I rzekł do mnie, te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan... Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać. I oto przyjdę wkrótce, błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. A ja, Jan, słyszałem i widziałem to. A gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon. I rzecze do mnie, nie czyń tego, jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków i tych, którzy strzegą słów księgi tej. Bogu oddaj pokłon. I rzecze do mnie, nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, albowiem czas bliski jest. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. A kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. A kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę szybko, a zapłata moja jest ze mną. By oddać każdemu według jego uczynku.
Ja jestem Alfa i Omega. Pierwszy i ostatni. Początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Oto przyjdę, jak oryginał grecki mówi, szybko. Przyjdę szybko, mówi Pan. Czyli już wkrótce, już zaraz, już za chwilę przyjdę. Nadchodzi czas i w takim czasie, w tej chwili żyjemy, kiedy coraz więcej ludzi albo waha się, czy żałować za grzechy, albo zdecydowanie odrzuca skruchę, lub też udaje, że żałuje za grzechy. Udaje tylko, że żałuje za grzechy. O odrzuceniu pokuty mówi prorok Izajasz. W Izajasza 3 rozdziale 11 wersecie. Biada bezbożnemu. Źle mu się powiedzie, bo mu według uczynków jego rąk odpłacą. Biada bezbożnemu, bo mu odpłacą według uczynków jego rąk. A więc nie według pokuty, nie według sprawiedliwości wziętej od Pana, ale według rąk i działania. Ewangelia obiecuje przebaczenie grzechów i życie wieczne z Chrystusem. Ale nadejdzie czas, że poselstwo Ewangelii zakończy się. Zakończy się czas na pokutę. Objawienie Jana 10, rozdział 7, werset podaje taką prawdę. Dokonała się tajemnica Boga, gdy ogłosił dobrą nowinę sługom swoim prorokom. W tym tłumaczeniu troszkę to inaczej brzmi. Ja czytam z oryginału greckiego. W Grece dokładnie tak jest napisane. Dokonała się tajemnica Boga. Jaka tajemnica? Gdy ogłosił dobrą nowinę sługom swoim prorokom. A dobra nowina to Ewangelia. A tajemnica to zbawienie. Musimy dobrze wiedzieć, co nam Bóg daje, co nam Bóg objawia, w jaki sposób do nas mówi. Słuchaj, Szyma Izrael. Szyma to słuchaj Izraelu. Słuchaj mój ludu, mówię do ciebie dzisiaj, teraz. Mówię do ciebie, a ty słuchaj. Kiedy to nastąpi? Kiedy to nastąpi, że skończy się czas łaski? Izajasz w 55 rozdziale 6 i 7 wersecie mówi: szukajcie Pana, kiedy? Dopóki można go znaleźć. Wzywajcie go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły. I niech się nawróci do Pana. Jeżeli mamy coś na sumieniu, jak to niektórzy mówią, za uszami coś mają. Jeżeli coś masz, rób to szybko, bo czas łaski się skończy. Nie będzie już możliwości. Nie wiem, czy braliśmy kiedykolwiek pod uwagę taką sytuację, że może się skończyć czas, kiedy możemy pokutować. Myślę, że nie braliśmy tego pod uwagę. Zawsze było tak, że jak zgrzeszyliśmy, przyszliśmy do naszego Pana, wołaliśmy, przeprosiliśmy osobę, przeciwko której zawiniliśmy, zostaliśmy wolni. Czy wzięliśmy pod uwagę taką możliwość, że przyjdziemy do Boga, zaczniemy wołać i cisza. I nic. Dalej wołamy i nic. Czas łaski się skończył. Dlatego o tym dzisiaj mówimy, bo czas jest krótki. Nastanie chwila,
kiedy skończy się orędownicza służba Chrystusa i czas łaski dla grzeszników. Skończy się. Objawienie 22, 10, 12. Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, albowiem czas bliski jest. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. Kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. A kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Przyjdzie taki dzień i taka godzina, kiedy nastąpi koniec czasu łaski, a ludzie pozostaną takimi, jakimi zastał ich ten dzień. A możliwość nawrócenia skończy się. Tak jak ciebie czy mnie ten dzień zaskoczy, nadejdzie, już nic nie będzie można zmienić. Masz czas, mam czas. Póki co, zmieńmy to. Bóg dał ludowi swoje poselstwo, które ma go przygotować na ten dzień. Otrzymujemy od Boga poselstwo, ogłoszenie. Ktoś krzyczy, woła, żeby przygotować nas na dzień, w którym już nie da się nic poprawić w naszym życiu. Nic nie da się poprawić. Czy jesteś trzeźwy, słyszysz to, co Słowo Boże mówi? Nie będzie można pokutować. Nie będzie można przeprosić. Jest to poselstwo zawarte w Piśmie Świętym. Poselstwo trzech aniołów. Poselstwo trzech aniołów. Jeśli chcecie, uważnie przeczytajcie. Ja opiszę to swoimi słowami. Ale przeczytajcie to w objawieniu Jana w 14 rozdziale od 6 do 12. Przestudiujcie to uważnie w domu. Pierwszy anioł mówi o godzinie sądu Bożego i wzywa ludzi do oddania czci Bogu, Stwórcy nieba i ziemi. Poselstwo to wskazuje na Chrystusa jako arcykapłana w końcowym dziele pojednania w świątyni niebiańskiej. To jest ten czas, kiedy już Jezus Chrystus przed tym ołtarzem niebiańskim stanie, przed tronem majestatu Ojca i dokona się ostateczne rozliczenie. Rozliczenie tych, którzy byli sprawiedliwi i jeszcze bardziej w sprawiedliwości żyją. Byli święci i jeszcze bardziej się uświęcają. A co do tych drugich, to zostaną potępieni. Anioł drugi oznajmia upadek wielkiego Babilonu. Słowo Babilon znaczy zamieszanie i doskonale przedstawia i daje obraz współczesnego świata. Ogromne zamieszanie, czyż nie tak? I jest to dowód na czas ostateczny. Szybko przyjdę, mówi Pan. Już jak się to dzieje, szybko przyjdę. Objawienie Jana, 18 rozdział, 2 werset mówi upadł wielki Babilon. Czyli ten świat upadnie, to zamieszanie, runie. Żebyśmy się nie spodziewali, że teraz po tym całym zamieszaniu zrobi się tak fajnie, tak miło, tak przytulnie na tym świecie. Świat będzie taki miły i serdeczny. Będzie taki czas, kiedy świat się zrobi miły i serdeczny, ale kiedy? Podczas tysiącletniego królestwa. Ten świat, ta ziemia, po której chodzimy,
będzie jeszcze miła i przytulna. Kiedy Jezus Chrystus wraz z swoim Kościołem stąpi i będzie rządzić przez 1000 lat. Ale to jeszcze nie ten czas. To jeszcze nie ten czas. W 4 wersecie jeszcze jest powiedziane: wyjdźcie z Niego. Ludu mój, wyjdźcie z Niego, abyście nie byli uczestnikami Jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na Niego spadające. A więc co mamy zrobić? Nieczystego się nie dotykajcie. Jeśli będziecie to robić, to co Jezus powiedział, to przyjmę was. Przyjmę was, przytulę was. Zaakceptuję was. Tylko nieczystego się nie dotykajcie. Czy dotykasz się nieczystych rzeczy? Czy dotykasz? Trzeci anioł ostrzega przed nadstępstwami oddawania czci zwierzęciu i jego obrazowi. Czciciele zwierzęcia to ci, którzy mają jego znak na prawej ręce i na czole. Możesz powiedzieć: na prawej ręce nie mam nic. Na czole też chyba nic nie mam. Ale nawet nie wiesz, przez jakie chwile będziesz przechodzić w życiu i czy nie zdecydujesz się na znak. Anioł mówi też w objawieniu 14 rozdziale, 12 wersecie: tu okaże się wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Możemy powiedzieć: no ależ tak, no to my właśnie tacy jesteśmy. Czy aby na pewno, kiedy będzie taki ucisk, będzie taka tragedia, będzie takie zamieszanie, że już naprawdę nie będzie wiadomo, co jest prawdą, co kłamstwem. Czy zdecydujemy się na znak? Czy się nie zdecydujemy? A jak będzie bardzo ciężko, no to ty tylko na chwilę ten znak weźmiesz. A później to już jakoś będziesz unikać tego. I co? I co wtedy będzie się działo? Możesz powiedzieć: no jak się skończy ta sytuacja cała, no to ja ten znak zczyszczę. Zczyścisz? Zrób sobie tatuaż i spróbuj zczyścić. Można, ale i tak można zauważyć, co tam było. Ale ten znak, który ludzie przyjmą od Antychrysta, w ogóle nie będzie możliwe, żeby już go zdjąć z siebie. Wszystko to, co poprzednia, bezpośrednio, powtórne przyjście Chrystusa i poselstwo obiega całą kulę ziemską. Wszyscy zaczynają o tym słyszeć. Ludzie już zaczynają mówić: koniec świata, a to przewidują, a to w tym roku, a to w tamtym roku. Już dat było bardzo dużo, na razie jeszcze to nie nastąpiło, ale Bóg powiedział, nie jacyś jasnowidze czy czarodzieje, ale Bóg powiedział. Wkrótce, szybko, zaraz. Bóg będzie wówczas sprawiedliwym sędzią, a godzina sądu postawi ludzi przed Jego obliczem. Staną przed Nim. Ludzie, którzy nie wyznali swoich grzechów, będą musieli zdać Bogu rachunek ze swojego postępowania. I wtedy będzie już za późno na żal i na skruchę. Staną, będą musieli wyznać, ale już nie będzie można pokutować. Co za tragedia. Czy rozważasz nieraz to?
że to, co w życiu swoim robisz źle, możesz jeszcze z tego pokutować, a później już nie? Nie będzie takiej możliwości. Zostanie wylany gniew Boży w postaci 7 plag. Objawienie Jana, 15 rozdział, 1 werset mówi: i widziałem inny znak na niebie, wielki i dziwny, 7 aniołów z 7 ostatnimi plagami, gdyż na nich zakończy się gniew Boży. A 8 werset: i napełniła się świątynia dymem od chwały Bożej i mocy Jego, i nikt nie mógł wejść do świątyni, dopóki nie dopełni się 7 plag, 7 aniołów. Działanie Jezusa jako naszego reprezentanta przed tronem Bożym w świątyni niebiańskiej i Jego wstawiennictwo u Boga skończy się wraz z nastaniem plag. Żebyśmy to wiedzieli. Nie będzie już żadnego orędownictwa Chrystusa przed tronem Bożym, jak zaczną się plagi dziać. Dlatego nie przyglądajmy się tak, czy to już te plagi są, bo jak zobaczysz, że są, to to już jest tragiczna sytuacja. Zanim ludzkość przeszła próbę i zniszczenie, ocalonych zostało kilka osób. Znamy tą historię. Doświadczył tego Noe i jego rodzina w czasie potopu. I kiedy wszyscy znaleźli się w arce, Pan zamknął drzwi. Pierwsza Mojżeszowa 7,16 mówi: a te, co weszły jako samiec i samica, z wszelkiego ciała weszły, jak mu rozkazał Bóg. I zamknął Pan za nim. To słowo umieszczone jest w Biblii na samym początku, ale na samym końcu też. W ostatniej księdze, w objawieniu Jana. Bóg powiedział: otworzyłem drzwi, których nikt nie może zamknąć. Zamknąłem drzwi i nikt nie może otworzyć. Nie zamknął tych drzwi w arce ani Noe, ani żaden z jego synów. Drzwi od arki zamknął sam Bóg. Po zamknięciu tych drzwi próba dla całego przedpotopowego świata skończyła się. A Jezus powiedział, zapisane to jest Mateusza 24:37, albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Słuchajmy uważnie. Zobaczmy na ten przykład o Noem. Przeczytaj sobie w domu 7 rozdział 1 Księgi Mojżeszowej. Przeczytaj sobie uważnie. Rozważ każde słowo, bo tak będzie, kiedy przyjdzie Jezus Chrystus. Podobną arkę zbawienia przygotował Bóg dla swoich dzieci na dni ostatnie. Teraz jest ta arka. Skoro Bóg sam zamknął drzwi, to znaczy, że zdjął całą odpowiedzialność z Noego i wziął ją na siebie. Noe nie był odpowiedzialny za śmierć ludzi, którzy zaczęli biec do arki, a arka była zamknięta. Zapewne krzyczeli, wołali, stukali: otwórz, Noe! A Noe rozkładał ręce: nie mogę, zamknięte są, Bóg zamknął, nie mogę otworzyć. W
Więc wyraźnie widzimy, że Bóg miał dwa cele, kiedy zamknął drzwi do arki. I nikt nie mógł otworzyć. Po pierwsze, uratowanie przed potopem tych, którzy znaleźli się w arce. To pierwszy cel. Drugi cel to zniszczenie pozostałych grzeszących i nieżałujących za grzechy i niepokutujących. Każdy z nas jest odpowiedzialny za siebie i za swoje postępowanie. Możesz położyć rękę na sercu i powiedzieć, ja sam jestem winny za moje grzechy i za moje upadki. Dopóki drzwi w Arce Noego były otwarte, każdy mógł przez nie wejść i być uratowanym. Każdy mógł wejść. Bóg nikogo nie pozbawił szansy ratunku, ale w pewnym momencie zatrzasnął drzwi. Kochani, skąd Bóg wiedział, że arka musi być taka mała? Bo ona nie była aż taka duża. Skąd Bóg wiedział? Będą drzwi otwarte, jak wszyscy ludzie ruszą i zaczną ją zapełniać, to nawet nie ruszy się z miejsca, od razu zatonie. A Bóg wiedział, że ludzie nie przyjdą. Nie przyjdą, nie wejdą do arki. Drzwi do arki stoją jeszcze cały czas dla każdego otworem, ale tylko do czasu. Bóg zamknie drzwi przed ludźmi, gdy wyrzekną się oni Bożej miłości, która działa, funkcjonuje, a arka jest nadal otwarta. Znaki czasu dzieją się na naszych oczach. Widzimy to, obserwujemy to i czasami nawet myślimy o tym. Siedem ciężkich plag musi jeszcze spaść na ziemię, a po nich dopiero nastąpi potop. Nie wody, potop ognia. I oczyści Bóg świat z grzechu i grzeszników. Poglądową dla nas lekcją są liczne doświadczenia ludu izraelskiego, bo zanim Żydzi wyszli z Egiptu, spadło na ten kraj 10 plag. Wszystko, co ich spotkało, stanowi przykład spisany dla naszego pouczenia, dla nas, którzy docieramy do końca wieków. Dochodzimy już do końca wieków. Pomyśl to, co stało się z narodem izraelskim tam w Egipcie, kiedy wyszli do ziemi obiecanej. Jest dla nas zapisane. 1 Koryntian 10:11 mówi, a to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu, jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Czarno na białym. Albo białe na czarno. Jak chcecie, ale jest zapisane dokładnie, że to dla nas zostało zapisane. Czy rozważałeś kiedyś wyjście Izraela z Egiptu i wejście do ziemi obiecanej jako przykład dla ciebie? Pod tym kątem raczej chcemy je rozważać jako taką historię, którą można dzieciom na szkółce opowiedzieć. Ale jakoś nie braliśmy z tego przykładu, że dla mnie, dla siebie. Pamiętaj o 10 plagach. Pamiętaj. Plaga, które dotknęły Egipt. Gdy minęły pierwsze 3 plagi i nastała pierwsza z pozostałych 7, wtedy rzekł Bóg do Faraona, króla Egiptu. 2 Mojżeszowa 8:23. Ja cytuję z Biblii Gdańskiej.
bardzo dobitnie i ciekawie przetłumaczone z hebrajskiego. I położę znak odkupienia między ludem moim i między ludem twoim, Faraonie. Jutro będzie znak ten. O tych, którzy wolni byli od ostatnich plag, mówiło się w tym czasie jako o odkupionych. To byli odkupieni ludzie. I odnosi się ten przykład też do ciebie i do mnie. Mieli oni na sobie pieczęć ludu wybranego Izraela. Wydarzenia te spisane zostały z myślą o potomnych. Właśnie i my powinniśmy wyciągać z nich odpowiednie dla siebie wnioski. W dniach ostatnim spaść ma bowiem na niepokutujący świat 7 ciężkich plag, którego dnia przyjdzie taki dzień, że Bóg wypowie słowa: czas bliski jest. Objawienie 22:11, czytam tutaj z takiego bardzo ciekawego tłumaczenia, gdzie napisane jest: niech złoczyńcy popełniają więcej złości, a nieczyści jeszcze więcej nieczystości. Sprawiedliwy zaś niechaj postępuje jeszcze sprawiedliwiej, a święty niechaj się jeszcze więcej uświęca. Warunkiem prawdziwego przygotowania się na przyjście Chrystusa jest czytanie i realizowanie w praktyce zasad Pisma Świętego. Czytanie i realizowanie. W jaki sposób przygotować się do tego czasu? W jaki sposób mamy się przygotować? Ja chciałbym teraz uzasadnienie w Biblii wam pokazać. Po pierwsze, przez wiarę. Hebrajczyków 11:6. A bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. A więc przez wiarę. Przez skruchę, pokutę. Łukasza 13:3 mówi: lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Jeśli się nie upamiętacie. A Dzieje 2:38 mówi: upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. A więc upamiętanie, skrucha. Następnie przez posłuszeństwo Jezus Chrystus powiedział tak, Mateusza 7:21. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. A więc musimy być posłuszni Chrystusowi, posłuszni temu, co mówi Jego Słowo. A objawienie Jana 22:14 z Biblii Gdańskiej mówi tak: błogosławieni, którzy czynią przykazania Jego, aby mieli prawo do drzewa żywota i aby weszli bramami do miasta. Widzimy? Słowo Boże jest bardzo jasne, konkretne. I wreszcie przez współpracę z Chrystusem. Mateusza 28:19. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. A więc musimy współpracować z Chrystusem. Współpracować z Chrystusem. Dziś właśnie dzień, czas i godzina. Jest dzisiaj dzień, czas i godzina do podjęcia decyzji. Izajasz 55:6-7 mówi tak: szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły. I niech się nawróci do Pana, aby się nad Nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest
hojny w odpuszczaniu. Bóg jest naprawdę bardzo hojny w odpuszczaniu. Ale do czasu. Do czasu, kiedy jest czas na pokutę, należy to zrobić. Bo skończy się. Skończy się. To wezwanie Boże jest ważne, szczególnie dziś, kiedy powtórne przyjście Chrystusa jest tak blisko. Już bardzo dawno temu, kiedy pierwsi żeglarze wypuszczali się na odległe morza, aby dotrzeć do południowych krańców brzegów Afryki, znany im był przylądek, który się nazywał wtedy przylądek Burz. Jest on na samym południu wybrzeży Afryki. Wiele statków rozbijało się w tym miejscu i tonęło. Na mapie ówczesnego świata oznaczano ten przylądek Burz jako jeden z najbardziej niebezpiecznych i najbardziej niegościnnych dla żeglarzy skrawków zdradliwego wybrzeża. Później nawigacja poczyniła postępy, a podróż do Indii trasą biegnącą u wybrzeży południowej Afryki stało się zupełnie bezpieczna i spokojna. Stała się spokojna. Kiedy częste podróże do Indii przestały nastręczać większych kłopotów, zmieniono nazwę tego przylądka. Z przylądka Burz na przylądek dobrej nadziei. I tak jest do dziś. Zapewne słyszeliście o przylądku dobrej nadziei. Tak jest dzisiaj. On się wcześniej nazywał przylądek Burz. Przylądek dobrej nadziei to nazwa bardzo sugestywna, a jednocześnie symboliczna. I w tym konkretnym przypadku całkowicie usprawiedliwiona. Żeglarze przekonali się bowiem po opłynięciu Afryki, że Ocean Indyjski jest spokojnym, cichym, sprzyjającym żegludze oceanem. To, co wydawało się niebezpieczne i zdradliwe, okazało się niespodziewanie nadzwyczaj dogodne i korzystne dla żeglugi. Usprawiedliwiało to też zmianę nazwy przylądka. Słusznie nazwano go przylądkiem dobrej nadziei. Był on dobrą zapowiedzią dalszej drogi morskiej do Indii. Człowiek, który nie posiada wiary, obserwując dzisiejszy świat, widzi tylko przylądek burz. Wszędzie burze. Wszędzie straszne rzeczy się dzieją. Nie pojmują też tego, że mogą te sytuacje okazać się przylądkiem dobrej nadziei. Dlaczego? Bo Słowo Boże mówi: obserwujcie, patrzcie. A gdy zobaczycie, że to wszystko się dzieje, uciekajcie, chowajcie się, góry i pagórki, przykryjcie nas. Czy tak? Tak będą czynić poganie. A co my mamy czynić? Podnosić głowę do góry. Skąd jest przylądek dobrej nadziei? Skąd przychodzi nam pomoc? Pomoc moja jest od Pana, który stworzył niebo i ziemię, jak mówi 121 psalm. Od Pana jest nasz ratunek. Od Pana jest nasze zaspokojenie. Wszystko jest od Pana. Człowiek taki, który nie żyje wiarą, nie widzi, dokąd płynie, do jakiego celu ostatecznego i co kryć się musi poza tym przylądkiem. Co jest tam dalej, poza tym przylądkiem, gdzie burza straszna jest. Ci, którzy wierzą w Chrystusa, mają przed sobą nie przylądek burz, ale przylądek dobrej nadziei. Czy masz dobrą nadzieję w Panu?
Czy oczekujesz Bożych rozwiązań? Czy oczekujesz Bożego zaspokojenia? Czy naprawdę szukasz Bożego przebaczenia? Zastanówmy się nad naszym życiem. Pomyślmy, nie ma sprawiedliwego ani jednego, Słowo Boże mówi. Więc co musimy robić? Przychodzić do Boga i pokutować. A kiedy już nie będzie takiej możliwości przyjść przed oblicze Jezusa i pokutować, bo zostanie zamknięta łaska, co wtedy zrobimy? Jeżeli ten dzień, kiedy Bóg powie koniec, koniec łaski, a my jeszcze nie przyszliśmy, by pokutować za jakieś nasze winy. Co zrobimy wtedy? Będziemy się tułać od jednego krańca ziemi do drugiego krańca ziemi. Tak mówią prorocy. Czego będą szukać? Piękne panny, przystojni młodzieńcy. Będą po całym świecie latać. Samoloty są dzisiaj, będą latać po całym świecie. Bo podobno tam można uzyskać przebaczenie. Podobno tam nie będą szukać rzeczy, które są związane z tym światem, ale będą szukać rzeczy, które są związane z duszą, duchem, aby uzyskać Boże przebaczenie. I co? I co? Oblecą cały świat i nie znajdą. Mamy teraz taki komfort. W każdej chwili możemy przyjść do Pana, prosić o przebaczenie i co? I co? I uzyskać przebaczenie. Dlatego właśnie zastanówmy się, przemyślmy to sobie. Poczytajmy w domu te fragmenty, które podawałem. Zobaczmy, jak to wszystko będzie się układać. Bo nie będzie inaczej, będzie dokładnie tak. Tak mówi Słowo Boga Żywego. Amen? I niech nas Bóg błogosławi. Powstańmy teraz do modlitwy. Panie nasz i Boże, jesteś święty, jesteś doskonały, jesteś zbawieniem naszym, jesteś odkupicielem naszym. Ty dajesz nam, Panie, wolność od naszych grzechów, naszych upadków i od wszystkich tych rzeczy, które nas osaczają. Są burze, straszne burze. Przylądek burz jest teraz w naszym życiu, a my potrzebujemy pokoju. Dlatego chcemy przyjść do Ciebie. Póki mamy czas, póki mamy możliwość, aby pokutować, aby odwrócić się od naszej złości, a zacząć służyć naprawdę Tobie i tym ludziom, którzy są wokół nas. Błogosław nas. Przebacz nam nasze winy. Odpuść nam nasze winy. Tak jak my odpuszczamy naszym winowajcom, Panie. Daj nam, Panie, teraz, abyśmy mogli ręce nasze wyciągnąć do Twojego stołu i spożywać te dary, które przed nami stawiasz. Abyśmy spożywali ten chleb i to wino, które są dla nas Twoim ciałem, Twoją krwią. Abyśmy to czynili na Twoją pamiątkę. Bo kiedyś na nowo będziemy to czynić już w Twoim królestwie. Na uczcie barankowej. Błogosław braci, którzy będą usługiwać przy tym stole. Napełnij ich swoim Duchem Świętym. Napełnij ich mocą i siłą. Daj im mądrość. I nas wszystkich błogosław i użyj na swoją chwałę. Bądź błogosławiony odtąd aż na wieki wieków. Amen. Prosimy was, bracia.
poświęcimy teraz chwilę, żeby wspomnieć to, co Jezus uczynił dla nas na krzyżu. Będziemy błogosławić naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który jest naszym Zbawicielem przez to, że oddał swoje życie za każdego z nas na krzyżu. Cierpiał, abyśmy my nie musieli cierpieć, abyśmy nie musieli ponosić konsekwencji naszych grzechów w postaci śmierci. To przez Niego, znaczy dzięki Niemu, dzięki Jezusowi Chrystusowi będziemy oglądali oblicze naszego Ojca i Boga. Zanim zaczniemy się modlić i dzielić chlebem i winem, przeczytamy fragment ze Słowa Bożego z pierwszego listu Pawła do Koryntian, rozdział 11 od wersetu 23. Ale bowiem ja przyjąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Ale bowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Brat Marcin teraz poprowadzi nas w modlitwie. Módlmy się razem z naszym bratem. Błogosławmy Pana. Chwała i cześć, błogosławieństwo i uwielbienie jedynemu Bogu, Królowi, Panu Panów. Dziękujemy, Ojcze, że nas tu zgromadziłeś. Ty dla każdego z nas masz plan życia, przez który musimy przejść, ale tylko możemy dotrwać i uzyskać cel dzięki Tobie. Dziękujemy, Panie, że Ty nas prowadzisz drogą prawdy, że Ty rozświetlasz to, co jest zakryte i ciemne. Dziękujemy, że przebaczasz nam nasze winy, nasze pokusy, nasze pragnienia. Bo tylko w Tobie mamy nadzieję, Panie, na odpuszczenie naszych grzechów. Dziękujemy za Twojego Syna, którego święta krew zmyła nasze grzechy i dała nam szansę, by osiągnąć to, co najważniejsze, by znaleźć się, Panie, obok Ciebie, w Twoim Królestwie. Pobłogosław, Królu, ten chleb, który będziemy spożywać. Pobłogosław osoby, które z czystym sercem przyjmą tą pamiątkę. I daj nam, Panie, nadzieję i siłę na przyszłość. Wspieraj nas i bądź obecny, tak jak dotychczas, w każdej minucie, w każdej sekundzie naszego życia. Bądź wywyższony, bądź błogosławiony na wieki. Amen. Thank you.
A kiedy było po wieczerzy, Jezus wziął kielich i błogosławiąc go mówił do swoich uczniów: to jest kielich nowego przymierza we krwi mojej, która się wylewa za wielu na odpuszczenie grzechów. Brat Marcin poprowadzi nas w modlitwie. Panie, jesteś łaskawy, miłosierny i cudowny. Panie, dziękujemy Ci za Twoją obecność. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś zawsze z nami. Że Ty jesteś Bogiem tu i teraz, że Ty nie jesteś Bogiem odległym, że Ty nie jesteś Bogiem, który nas nie słyszy. Bo Panie, jak my przychodzimy przed Twoje oblicze, zawsze czekasz na nas. I Panie, słyszysz każde nasze westchnienie, każdy nasz głos, Panie, każdą naszą modlitwę. Panie, dziękujemy Ci, że Ty nas wysłuchujesz. Panie, dziękujemy Ci, że Ty jesteś naszym Bogiem, że to Ty nas, Panie, znalazłeś, że to Ty nas przyprowadziłeś do siebie, Panie. Przyciągnęłeś nas, Panie, swoją miłością. Oblotłeś nas, Panie, swoimi dłońmi. Jesteśmy w Tobie, Panie. Dziękujemy Ci za Twoją miłość, Panie, za Twoją łaskę, za Twoje miłosierdzie i za to, że, Panie, my możemy tutaj dzisiaj, Panie, stać razem, wszyscy razem, Panie, jako bracia i siostry. Możemy, Panie, wspominać to, co Ty dla nas uczyniłeś. 2000 lat temu, kiedy zszedłeś na ziemię, kiedy stałeś się jednym z nas, kiedy, Panie, umarłeś za nasze grzechy, kiedy poświęciłeś swoje ciało i przelałeś swoją krew, kiedy, Panie, nasze zbawienie, nasza droga do Twojego domu, Panie, do domu Twojego Ojca została otwarta dzięki Tobie, dzięki Twojej, Panie, miłości, dzięki Twojej wierności, bo to Ty, Panie, zabrałeś nasze grzechy na krzyż, to Ty, Panie, zwyciężyłeś nasze grzechy, to Ty, Panie, zwyciężyłeś szatana, to Ty, Panie, zwyciężyłeś wszystkie nasze słabości i choroby, to dzięki Tobie, Panie, możemy żyć i dzięki Tobie, Panie, będziemy żyli. Panie, dzięki Ci. Dzięki Ci, Boże, za Twoją obecność, za Twoją miłość, Panie, i że Ty nas nigdy nie opuściłeś. Teraz, Panie, na pamiątkę tego, co Ty dokonałeś dla nas, Panie, i za nas na krzyżu 2000 lat temu. Proszę Cię, Panie, błogosław wino, symbolizujące Twoją przenajświętszą krew. Krew, Panie, która nas obmywa każdego dnia. Krew, która nas oczyszcza, krew, która nas wybiela. Dzięki niej, Panie, stajemy się bielsi niż śnieg. Dzięki Twojej krwi, Panie. Błogosław, Panie, każdą osobę, która dzisiaj przystępuje do wieczerzy, która będzie dzisiaj też i spożywała to wino. A Tobie niech będzie do nas wszelka chwała, cześć. Bo Ty jesteś naszym Panem wspaniałym Bogiem. Amen. Thank you.
Panie nasz Zbawicielu, nasz Jezu Chryste, dziękujemy Ci, Boże Wszechmogący, że oto możemy stać na tym miejscu, że możemy, Panie, wspominać te wspaniałe rzeczy, które uczyniłeś dla nas, dla wszystkich ludzi. Boże Wszechmogący, to zaszczyt dla nas być na tym miejscu tutaj. Panie, dziękujemy Ci, że przedłużyłeś życie nasze o ten kolejny dzień, że możemy Ciebie wielbić, Panie, że możemy karmić się Twoim Słowem, że możemy, Panie, poddawać się działaniu Twojego Ducha. I Ty, Boże, działasz w nas. Dziękujemy Ci za to z całego serca. Jezu Chryste, Ty jesteś naszym Panem i Zbawicielem. Wiemy, że nie ma żadnego innego imienia, Boże. Wiemy, że tylko Ty jesteś Bogiem. I chcemy za Tobą podążać. I dziękujemy Ci, Panie, że dajesz nam taką możliwość. I dziękujemy Ci, Panie, że dałeś nam możliwość oczyścić się z grzechów naszych. Nie naszymi, Panie, uczynkami, nie jakimiś naszymi specjalnymi działaniami, bo nie jesteśmy w stanie, Panie, odkupić się, czy odkupić naszych grzechów, ale wszystko to, Panie, jest z łaski. Wszystko to jest, Panie, przez Twoją ofiarę. Dlatego wielbimy Cię na tym miejscu i błogosławimy. Chwała Tobie, Jezu Chryste, na wieki wieków. Amen. Amen. A teraz poproszę pastorów i starszych zboru. Zniesiemy modlitwę. Będziemy się modlić. Nasz brat, pastor, ma problem z kolanem i prosi Boga o uzdrowienie, żeby mógł normalnie podejmować czynności w pracy i w domu i żeby Bóg go wyzwolił z tego. Skierujmy nasze ręce w Jego stronę i módlmy się gorliwie. Panie nasz i Boże, jesteś świętym Królem, wspaniałym Odkupicielem. Ty zawsze, Panie, przychodzisz, kiedy jesteśmy w potrzebie. Zawsze, Panie, dajesz nam ratunek, kiedy do Ciebie o to wołamy. A Ty powiedziałeś przez swoje święte słowo, że choruje kto między Wami, niech przywoła starszych, niech namaszczą olejem i niech modlą się. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego. To jest Twoje słowo. I my wierzymy Twojemu Słowu. I my trzymamy się Twoich obietnic. I błogosławimy brata Roberta. Błogosławimy. Sprzeciwiamy się tej boleści. Sprzeciwiamy się tej chorobie. W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Przyjdź, Panie, z Twoją pomocą. Dotknij, Panie. Dotknij jego ciała. Uzdrów go, Panie, aby mógł normalnie funkcjonować. Do Ciebie, chorobo, mówimy. Idź precz w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu. A my wierzymy, Panie, że zostanie uwolniony. Że zostanie uwolniony w Twoim imieniu i na Twoją chwałę. Bądź błogosławiony i wywyższony na wieki wieków. Halleluja. Amen. A teraz poproszę grupę uwielbiającą. Będziemy śpiewali na chwałę naszego Pana Jezusa Chrystusa jeszcze jedną pieśń. I w czasie śpiewania pieśni zbierzemy dobrowolną ofiarę, abyśmy mogli dalej normalnie funkcjonować jako Boże dzieci, jako błogosławieni przez Pana i Boga naszego Wszechmogącego. Jacek jest może? Jest Jacek? Dobrze, to dobrze, to bardzo dobrze. A siostry Ireny chyba nie ma. Nie ma.
Już Ojcze nieskończony, wszystko stworzyłeś Ty, Wszechmogący. Świętego Ducha mocą poczęty został Syn, Jezus nasz Zbawca. Tak ja wierzę w Boga Ojca, Syna, którym Jezus jest. Wierzę też w Świętego Ducha, Bóg jest w osobach trzech. Wierzę także w zmartwychwstanie, że powstaniemy znów. Wyznaję to, wierzę w imię Jezus. Nasz sędzio, nasz obrońco, cierpiałeś za nasz grzech, a nam przebaczono. Ty zszedłeś do ciemności, wzniosłeś się, zająłeś w niebie tron. Tak ja wierzę w Boga Ojca, Syna, którym Jezus jest. Wierzę też w Świętego Ducha, Bóg jest w osobach trzech. Wierzę także w zmartwychwstanie, że powstaniemy znów. Wyznaję w to, wierzę w imię Jezus. Wierzę, że Bóg jest. Wierzę, że pokonał śmierć. Wierzę, że to Chrystus Pan. Wierzę w Boga Ojca, Syna, którym Jezus jest. Wierzę też w Świętego Ducha, Bóg jest w osobach trzech. Wierzę także w zmartwychwstanie, że powstaniemy znów. Wyznaję to, wierzę w imię Jezus. Wierzę, że jest życie wieczne, że na ziemię przyszedł Bóg. Wierzę we wspólnotę świętych i święty Kościół Twój. Wierzę w nasze zmartwychwstanie, gdy Jezus przyjdzie znów. Wyznaję to, wierzę w imię Jezus. Wyznaję to, wierzę w imię Jezus, wyznaję to, wierzę w imię Jezus. Chwała Tobie, Panie, chwała Tobie, Chryste. To dla Ciebie, Królu, tutaj jesteśmy, na tym miejscu, bo chcieliśmy Ci oddać chwałę. Chcieliśmy Cię uwielbić, Boże. Dziękujemy Ci za Twoją obecność, bo mogliśmy, Panie, odczuwać Twoją obecność i Ty posłałeś Słowo do naszych serc, Boże. Słowo, Panie, upomnienia, Boże. Bo żyjemy w czasach z nich, Panie. Czas jest krótki, bo Ty wkrótce, Boże Święty, przychodzisz. Dziękujemy Ci, Boże, za to miejsce i za ten czas, Panie. Bo Ty jesteś jedynym Panem, jedynym Królem, jedynym Bogiem, który żyje. Wywyższamy i oddajemy Ci chwałę. Panie Boże, błogosław ten Kościół, błogosław pastorów, liderów, błogosław, Panie, wszystkie służby, błogosław, Boże Święty, cały ten zbór,
abyśmy wzrastali na Twoją chwałę, Panie, abyśmy nie stali w miejscu, bo Ty, Boże, masz plan dla każdego z nas. Ty, Boże, chcesz nas używać na Twoją chwałę. Oddajemy Ci, Boże Wszechmogący, nasze serca, abyś Ty, Panie, mógł nas używać, używać na swoją chwałę. Błogosławimy Twoje święte imię. Panie Boże, błogosław pastora Piotra i jego żonę Leokadię. Dziękujemy Ci, Boże Wszechmogący, że Ty ich postawiłeś na tym miejscu, że oni całe swoje życie, Panie, oddają na służbę dla Tobie, Boże. Błogosław ich, posilaj, wzmacniaj, ochraniaj ich życie. Błogosław ich każdy krok, Panie. Prosimy Cię o zdrowie dla nich, o Twoje błogosławieństwo. I dziękujemy Ci, Boże Wszechmogący, za nich. Panie Boże, Ty jesteś naszym pocieszycielem, jesteś naszym lekarzem. Tak wiele, Panie, cudów uczyniłeś na tym miejscu, w naszych rodzinach, Boże, w nas samych. Dlatego przychodzimy do Ciebie, Boże, z dziękczynieniem i z prośbami. I tak, siostra Ola i Mateusz, dziękuję Ci, Panie Boże, za Twoje błogosławieństwo, że oni zamieszkali w domu, że im pobłogosławiłeś, że dałeś osoby, które umożliwiły im dom, że mogli tam zamieszkać. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoją obfitość, za błogosławieństwo dla rodziny Oli i Mateusza, Panie. Błogosław ich życie, Panie. Panie Boże, ja Ci dziękuję za Twoją opiekę, ochronę i błogosławieństwo. Panie Boże, że Ty chronisz mnie każdego dnia. Wczoraj miałam spotkanie ze zwierzętami w czasie jazdy samochodem. Boże, dziękuję Ci, że Ty mnie ochroniłeś, że Ty mnie strzeżesz, Panie. Dziękuję Ci, Boże, bo Ty jesteś wielkim Bogiem. Brat Radek prosi o uzdrowienie z bólu stawu barkowego. Panie, prosimy naszego brata przed Twoje oblicze i prosimy Cię o Twoje dotknięcie, o Twoje uzdrowienie stawu barkowego lewego. Boże, dotknij go Twoją mocą i prosimy Cię, uzdrów ten staw. Błogosławimy naszego brata w imieniu Jezusa Chrystusa. Brat Dariusz prosi o uzdrowienie Olusia z komórek nowotworowych. Panie Boże, Ty już uczyniłeś cud w jego życiu, ale my wstawiamy się za to dziecko, Panie, bo w Tobie jest nasza siła, rozwiązanie każdego problemu, bo my tylko Tobie ufamy, Boże Wszechmogący, i prosimy Cię o uzdrowienie Olusia, Panie, z komórek nowotworowych, bo Ty tylko, Boże Święty, masz moc uzdrowić to dziecko. Błogosławimy jego i jego całą rodzinę. Wlej wiarę do serc całej rodziny. Siostra Iza i brat Krzysztof proszą o uzdrowienie bólu łopatki ich córki Liliany, która się przewróciła, potłukła. Panie Boże, my wołamy do Ciebie uzdrowienie, Panie, tego dziecka. Błogosław, Panie, tę dziewczynkę. Uzdrów, Panie, ten ból. Zabierz ten ból, Boże, aby była pełna sił. Błogosławimy ją w imieniu Jezusa Chrystusa. Siostra Ola prosi o swoją siostrę Anię, o uzdrowienie z licznych przerzutów raka oraz, Boże, błogosławieństwo, prowadzenie i pomyślność i opiekę w czasie trwania programu klinicznego i leczenie. Panie Boże, my przynosimy siostrę Anię, Panie, przed Twoje oblicze i my wołamy do Ciebie o Twoje dotknięcie, abyś Ty, Boże, uzdrowił jej, Ani, z Panie, z tego wszystkiego, co nieprawidłowo funkcjonuje. Błogosławimy jej wszystkie tkanki, komórki, Boże, i wołamy Cię o pełne uzdrowienie, Panie, tego organizmu, aby mogła oddać Ci chwałę. Błogosławimy ją, Boże Wszechmogący, w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie Boże, my wołamy o naszego brata Eryka. Panie, Ty jesteś naszym lekarzem i naszym uzdrowieniem. My wstawiamy się za naszym bratem Erykiem i prosimy Cię, Panie Boże, o Twoje dotknięcie, o pełne uzdrowienie jego organizmu, Boże, bo tylko Tobie ufamy i do Ciebie przychodzimy w trudnej sprawie, bo wiemy, Boże, że Ty rozwiązujesz nasze problemy. Błogosławimy naszego brata w imieniu Jezusa Chrystusa. Błogosławimy jego całą rodzinę, Panie. Wlej wiarę do serc wszystkich, którzy wołają, Panie, o rozwiązanie tego problemu. Błogosławimy naszego brata. Panie Boże, my dziękujemy Ci za pokój, który mamy w Polsce. To jest
Twoja, Panie, zasługa, Twoje błogosławieństwo, że chronisz nasz kraj każdego dnia, że żyjemy w wolnym kraju, Boże. Błogosławimy rządzących, Panie, bo wiemy, że wszelka władza, Panie, od Ciebie pochodzi. Błogosław, Panie, rządzących i zachowaj nasz kraj w pokoju na dalsze lata. O to prosimy i wołamy do Ciebie, Boże. Panie Boże, my wstawiamy się za narodem ukraińskim. Boże, Ty znasz czas i porę i Ty wiesz, że tam jest wojna. My prosimy Cię, Panie, o zakończenie tego konfliktu zbrojnego, który tam ma miejsce. Tam są Twoje dzieci, Boże, i oni dniem i nocą, Panie, wołają o pokój dla Ciebie, do Ciebie. My wstawiamy się za nich, Panie, i wołamy o zakończenie tego konfliktu zbrojnego. Błogosławimy naród ukraiński w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie Boże, dziękujemy Ci za Kościół w Styżyńcu, za Twoją wielką łaskę, Boże, bo tak ogromny budynek już, Panie, jest postawiony. Mamy okna, mamy dach, Panie, ale potrzebujemy dalszego Twojego błogosławieństwa. Błogosław, Panie, każdy etap tego dzieła. Błogosław pastorów, pastora Piotra, pastora Krzysztofa, którzy nadzorują to dzieło. Daj im mądrość, Twoje prowadzenie, aby wszelkie decyzje, które podejmują, Panie, były w Twojej mądrości. Błogosław ich, namaszczaj, Panie, aby słyszeli Twój głos i wypełniali Twoją wolę. Panie Boże, dziękujemy Ci za ten czas, za to miejsce, że Ty nas tutaj zgromadziłeś, że mogliśmy oddać Ci chwałę. Błogosław nas, Panie. Prosimy Cię o błogosławieństwo w czasie całego tego tygodnia, który jest przed nami. Panie, spraw, abyśmy wypełniali Twoją wolę, abyśmy byli blisko Ciebie, Panie, abyś Ty mógł nas działać w naszym życiu. Wywyższamy Cię, chwalamy. Tobie chwała i cześć. Halleluja, amen. Amen. Cieszymy się bardzo, że nas Pan dzisiaj zgromadził na tym miejscu, pobudził nasze serca przez Ducha Świętego, abyśmy mogli wysławiać, wywyższać Jego imię, a Pan dzisiaj nawiedził nas swoją obecnością w sposób bardzo szczególny. Dlatego jesteśmy wdzięczni naszemu Panu. Zapraszam też na nabożeństwa, które będą w ciągu najbliższego tygodnia. W środę będziemy mieli o 19 na tym miejscu nabożeństwo modlitewne, w czwartek grupa domowa, w piątek o godzinie 18 na tym miejscu mamy znowu nabożeństwo. No i oczywiście w niedzielę mamy o 10 rano na tym miejscu i o 15 po południu w Międzylesiu. Niech Was Bóg błogosławi i serdecznie zapraszam. Z Bogiem, bracia i siostry.